Siema, z tej strony Agrorolnik TV. Dzisiaj Wam oto zaprezentuję, czekajcie, moje nowe rzeczy, które zbudowałem. Nie miałam innego pomysłu, Lego Farmy na razie nie. No i więc, patrzcie, zbudowałam nareszcie statyw. Jest progres. Patrzcie, tak stoi w statywie. Jeszcze go trochę poudoskonalać i będzie dobrze. Na pierwszy ogień idzie header do bizona. Znaczy, kurde, header, bele. Patrzcie. Header do bizona. Taki wózek. O, patrzcie. A tu jest cały header do bizona. To ja, on już był dużo czasu u mnie. I zbudowałam takie od dołu rzeczy. Patrzcie, bo tak normalnie to by się tu się ześlizgnęło. A patrzcie, a jak... Tak o wam pokażę. Normalnie na wózku byłoby tak, no to wsuwa się. No i dalej niżej nie zjedzie. Bo jest to czarne, widzicie, o to. I właśnie. I patrzcie, kładę header. No i nie pociągnę go w dół. I on się trzyma jak mortadela. Myślę, że wózek się właśnie fajnie prezentuje. Nie wiedziałam, że mi wyjdzie. Na następny ogień idzie taka oto beczka na wodę lub do gnojówki. Zaraz wam pokażę działanie. Pod koniec odcinka zobaczycie działanie. On działa na wodę. Normalnie wszystko działa. Dalej idąc mamy header. Unia. Wiem, że taki kolorowy trochę, ale no... Była ciężko, jak to się mówi. To normalnie, to jest taki szeroki header. Header. Wszystko mi się myla. Patrzcie, tak o się ciąga go. A żeby siać, to jest tutaj. Ale wtedy zdejmuje się koła. Które są od dołu, zdejmuje się. Trochę nierealistycznie, ale nie inaczej nie miałem. No i patrzcie. No i wszystko działa. Koła są. No jest szeroki. Poza tym jeszcze to się otwiera. Można tutaj zboże wsypać. No. Tak się prezentuje. To niech się tylko stoi. No, więc kolejną rzeczą jest autosanka. Autosan D47. Myślę, że się fajnie prezentuje. Ale co wy myślicie, że to jest taka zwykła autosanka? Patrzcie na to. Z tyłu burta rozkładana. To tak w miarę fajnie wygląda. Wiem, trochę taka samoróbka tytelnia, bym powiedział. Od boku też otwierana. Patrzcie, na przykład można tak zrobić i dwie rolki wsadzić. Bo inaczej to by się nie zmieściło. O. I można nawet jeszcze trzecią dać. No i taka fajna autosanka. No, dalej idąc mamy Ursusa. Nie wiem, czy mi właściwie się zastanawiałam. Myślę, że coś poprawić w nim, ale może być dobrze. Ursus 1614. Jak się prezentuje. To jest taka wersja 0.95, moim zdaniem. No więc... Możecie napisać, czy chcielibyście, żebym zbudował oprócz tego Ursusa. Na przykład autosankę, albo, nie wiem, beczkę na wodę, albo siewnik. No Ursus to za trudne przecież tu jest. No patrzcie, ile to części trzeba. No ale nie wiem. Albo jak chcecie, to mogę wam statyw jak zbudować. Wiadomo, kto jaką ma szerokość telefonu, ale wiecie, zawsze można sobie wydłużyć czy coś. Jeszcze go zrobię tak, żeby był jeszcze lepszy ten statyw.
Ale wiecie, no to napiszcie, czy o coś z tych rzeczy chcecie. A teraz pokażę wam działanie o tamtej beczki. A więc patrzajcie, ludzie. Jest beczka, w środku woda. Patrzcie, to się lekko uchyla, no i się woda leje. Tak to działa, woda się leje. To są dwie beczki z Kobi po prostu. Tak wsadzone, że tu zbytnio nic nie wycieka. Więc tak to wygląda. Beczka to tak naprawdę wiele tu w niej do roboty nic nie ma, także zostaw tę łapkę, no żeby były te łapki, wyświetlenia. No więc trzymaj to się, cześć. Pa, pa!